Witam. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie to Otsutsuki jest cholernie nudne. Zapraszam. Na początku też przyznam, że natchnęło mnie do pogadania o tym kilka waszych opinii, bo sami twierdziliście, że Otsutsuki to jedno wielkie gówno, a ja nie zanudzając dalej przyznam wam rację i przejdę do argumentów. Po pierwsze ich wygląd. Znamy kilku członków, a większość z nich wygląda mizernie. Jedynie Toneri w moim odczuciu wygląda całkiem fajnie i ciekawie. Asura to w sumie taki drugi Naruto z małymi różnicami i tak samo jest z Indrą, trochę taki Madara i Sasuke z młodych lat. Reszta wygląda raczej niezbyt atrakcyjnie dla oka, takie jest moje zdanie. Po drugie ich pycha i gardzenie ludźmi. Gdy w przypadku takiego Madary czy Kakashiego jest to całkiem fajne, tak w ich wersji jest to mega słabe i irytujące. Jest to tak poprowadzone, że uważają się za nie wiadomo kogo, a potem przez to robią bardzo głupie rzeczy i przegrywają, bo myślą, że są najlepsi w całym wszechświecie. A propos ich najlepszości, to mój trzeci argument, dlaczego są tak nielubiani. Bo mają po prostu tą moc znikąd. Dla nas oglądających, gdzie Naruto, Sasuke i cała reszta postaci musiała ćwiczyć, jest nieakceptowalne, że co chwila się pojawia jakiś silniejszy jegomość z tego klanu i w sumie nic sobą nie reprezentuje. W dodatku jeszcze taki ci powie, że ma tą siłę bez ćwiczenia, tak po prostu sam z siebie. Niepojęta sprawa. Co do wyglądu przytoczę jeszcze, że ich stroje są praktycznie takie same, co powoduje, że mamy wrażenie, że to taki odgrzewany kotlet, już to widzieliśmy i szczerze mówiąc chcielibyśmy zakończyć ten wątek. Ja tak osobiście miałem wiele razy. W przypadku na przykład takiego Akatsuki miało to jeszcze jakiś sens, bo każdy z nich był inny, a tutaj w Otsutsuki każdy ma praktycznie taki sam strój i każdy jest jakiś biały i podobnie wygląda. Dodam tu jeszcze, że są oni strasznie bezpłciowi, jeśli chodzi o zachowanie. Nie są specyficzni, praktycznie każdy jest taki sam, nie mają żadnych charakterystycznych cech, które działałyby na nas pozytywnie. Każdy jest przekonany o swojej wyższości nad innymi i tyle. Nawet jeśli są jakoś super silni, to nie są badassami, do tego trzeba jeszcze tego czegoś, co miał chociażby Kakashi, Madara czy Tobirama. Pomimo takiego gardzenia innymi, oni mieli jeszcze inne ciekawe cechy. To moja opinia na ten temat, dajcie znać, czy wy lubicie Otsutsuki. Jak tak, to za co? Jak nie, to też piszcie. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!